Marcin Skrzypek, Bogdan Bracha teraz ze mną. To już usłyszeliśmy 5 utworów z tej nowej płyty Mody i Kody dzisiaj na koncercie, bo 3 były starsze chyba, tak, jeśli dobrze liczę. Więc trochę już Państwo sobie też wyrobili opinię, jak będzie brzmiała ta nowa płyta. Mody i Kody, co znaczy ten tytuł? Ja może odpowiem, bo się przygotowałem, ale zanim odpowiem, to dowiedziałem się, że mam 10 minut, jeszcze pozwolę sobie trochę pomówić. Proszę bardzo. Więc powiedziałeś, powiedziałeś, że przyjechaliśmy z Niemiec. Właśnie chciałem zacząć od tego, że podróże kształcą, bo byliśmy na takim jarmarku Świętego Mikołaja. Takim przedświątecznym, jak to w Niemczech, bardzo konwencjonalnym, wursty, lampki i tak dalej. No i stanęło przede mną zadanie, jak powiązać tego naszego Świętego Mikołaja z tym Świętym Mikołajem Santa Clausem, który rozdaje prezenty. No i stwierdziłem, że ten nasz Mikołaj to jest taki symbol utrzymywania kontaktu z tradycją poprzez własną twórczość, poprzez sztukę. I tutaj właśnie to powiązanie mi przyszło do głowy, że to jest tak jak z dziećmi, które jeżeli chcą utrzymać kontakt, jakoś się nacieszyć śniegiem, to budują robią bałwana, prawda? I my tak samo, żeby się nacieszyć tą kulturą ludową, to tworzymy muzykę. I to jest taka zdobycz właśnie z tej wycieczki. Natomiast ma to ścisły związek z modami i kodami, bo kody, no to kody to są wiadomo, to przez taką metaforę programistyczną, to jest to kodowanie tych interfejsów, tego wszystkiego, co tej naszej rzeczywistości wirtualnej. I tam gdzieś pod spodem są te kody, prawda? Te różne cyferki, które to wszystko kodują. A mody to częściowo są to mody różne, którym ulegamy, którymi nasiąkamy, ale to też ma związek z terminologią programistyczną czy terminologią gier, bo to są tak zwane modyfikacje, czyli na przykład na grę komputerową możemy nałożyć moda i wtedy grać w troszkę innej scenerii, troszkę innym stylu. I to są takie właśnie mody, czyli modyfikacje, które nakładamy na te kody tradycji. Bogdan potwierdza. Bogdan za nie mówił, bo to nie wiedział. Zaimponowałeś Państwu wiedzą informatyczną. Ja się w pełni z tym zgadzam, bo cieszy mnie, że można na wiele sposobów rozumieć. To jest zgodne z tym zresztą, co mówiliśmy przedtem, prawda? Że każdy jakby sobie to, co robimy, jakoś interpretuje po swojemu. Ja się zgadzam z Marcinem, to jest fajne. Ja gdzieś te kody, bo mody okej, można to rzeczywiście tak zrobić i też można mówić o jakichś tam różnych modach w rzeczywistości, w kulturze, w muzyce. Była moda na Mikołajów, jak mówiliśmy tak. Już wśród muzyków folkowych. Na przykład, ale my też trochę tak próbujemy na tej płycie pokazać nasze inspiracje, nie tylko kulturą tradycyjną, bo jako ludzie współcześni słuchamy różnej muzyki i dość późno w ogóle, w czasach studenckich zaczęliśmy się interesować kulturą tradycyjną, więc wcześniej to zrobiło swoje, ciągle muzyka jest. Natomiast te kody, no to ja rozumiem też, że to są takie piosenki, które znamy, fragmenty piosenek, nie wiadomo skąd, które znamy od zawsze, no chociażby ten Mazureczek, który tutaj jedzie Mazureczek. Tak, bo mówiliśmy o tym, że wasza działalność często polegała tak na dogrzebywaniu się czegoś w głębokich warstwach, a to, o czym chyba mówisz, to jest coś, co pływa tak na powierzchni, że wręcz się tego nie zauważa. To jest takie transparentne, a ciągle nam towarzyszy, tak? No, tak jak takie różne pioseneczki, melodyjki, które się przewijają, no, nawet nie zdajemy sobie sprawy, co to jest. Trafiłeś w sedno, bo one, jeżeli właśnie te bardzo popularne, takie banalne wręcz, kuplety przełożyć do nieco innego kontekstu, to nabierają zupełnie innego życia, prawda? I to jest ta nasza taka zabawa twórcza z tradycją. I w ogóle generalnie no, wokół tego, co robimy, jest jakaś zawsze taka aura ideowa, prawda? I zwykle przywiązywaliśmy rolę do właśnie odgrzebywania, może nie rekonstruowania, ale nadawania nowego życia i tak dalej. Natomiast teraz chcemy pokazać tą radość stworzenia tych różnych figur ze śniegu, tych bałwanów różnych. To, że się bawimy po prostu. Chcemy. To, że się bawimy. I teraz i zaprosić też sobie wszystkich do tej zabawy. No, oczywiście. Namawiam do wspólnego śpiewania. Ale to właśnie bardzo fajnie powiedziałeś, bo dlatego właśnie te nasze piosenki nadają się do takiego śpiewania na imprezach, bo wzięliśmy jedna noga naszych inspiracji, to są właśnie te bardzo banalne kawałki, które gdzieś tam od dzieciństwa jeszcze znamy, a druga noga to jest melodeklamacja,
szukanie melodii w słowach, to jest znane no, z hip-hopu, z rapu, ale nie tylko, bo to nawet i w kościele, to też jest melodeklamacja. Szukanie, czy w poezji starogreckiej, czy w ogóle w jakimś deklamowaniu poezji, szukanie melodii w mowie, w podawaniu tekstu na pograniczu melodii i tekstu. I myśmy to chcieli połączyć z rytmem. W związku z tym teraz to nie są takie pioseneczki jakby dokładnie pod melodię, tylko to jest tekst podany pod rytm. Każdy może właściwie to po swojemu interpretować. I dosyć są proste akordy, więc zapraszamy wszystkich rzeczywiście do zabawy na imprezach z naszą muzyką. Nawet powiedział, że to wspólne śpiewanie to jest właśnie element tego rozpoznawalnego stylu orkiestry. Nie wiem, czy się na to z tym zgodzicie. I tu jeszcze ten wątek chyba cały czas powraca, ten, który pojawił się również w rozmowie ze Stefanem Dardą. I ty mówiłeś o tych poszukiwaniach w kulturze tradycyjnej, że to poruszało twoje emocje, czyli tej aktualności twórczości ludowej, dawnej, tradycyjnej, dzisiaj, dla współczesnego człowieka. Czy te dawne teksty, dawne zwyczaje, też melodie, mogą coś poruszyć we współczesnym człowieku? Coś, co jest nadal aktualne, nie jest tylko sentymentem jakimś? No my bardzo w to wierzymy, że tak jest, ponieważ to, co my próbujemy robić, to jest tak naprawdę no, próba opowiadania o współczesności. O sobie, o nas, tak, oczywiście. To jest pewien proces artystyczny, który podejmujemy, no i wierzymy, że on w jakiś sposób jest przekaz. Że no chociażby, no ja widzę ciągle analogię, mam nadzieję, że to się jakoś udziela. No, chociażby ten Mazureczek, który tutaj wykonywaliśmy, to ta piosenka powstała w takich czasach, kiedy w mediach, w programach informacyjnych była właśnie taka historia. I ja do dziś mam to jak śpiewam to przed oczami, właśnie tą historię właśnie sprzed 2-3 lat. Te same rzeczy poruszają ludzi dziś i kiedyś, tak? Tak, człowiek się nie zmienia. To właśnie jest ten postulat, o którym mówiłem. Tak. To jest repertuar z nowej płyty Mody i Kody, płyta nagrana w naszym radiowym studiu nagraniowym z Tadeuszem Mieczkowskim, tutaj trzeba przywołać jego nazwisko, z którym pracujecie już od lat wielokrotnie, chyba się spotykaliście. No mieliśmy to szczęście, pierwsze nasze płytę Czas do domu, czy właśnie Krainę Bojnów, wspomnianą przez ciebie właśnie z dawna dawnego płyty, tak, nazbierało się kilka realizować właśnie z Tadeuszem. Cieszymy się, że teraz po wielu w sumie latach mogliśmy wrócić, bo już płyta jest właśnie skończona, czeka na wydawcę. Także Tadeusz już też swoją pracę nad tą płytą zakończył. Czekamy na jej ukazanie się w lutym. Dzisiejszy koncert w Dniu Świętego Mikołaja, a już za 4 dni 25. Folkowe Mikołajki. No i łatwo policzyć, że festiwal narodził się w gruncie rzeczy tuż po powstaniu orkiestry. Jak do tego doszło? Może ja powiem, to ta część wspominkowa, ale to jest bardzo też ciekawe, że orkiestra po prostu nie miała gdzie grać. Bo to była pewna nowość. Nie było festiwali, czy scen, czy jakichś imprez, gdzie można było zagrać muzykę inspirowaną tradycją i czuć się jak u siebie. To były zawsze jakieś festiwale czy koncerty studenckie, piosenki studenckiej, turystycznej. I ten festiwal właśnie Mikołajki Folkowe, on stworzył taki domek, pierwszy domek, bo potem już było coraz więcej, dla folkowców. Tak to się zaczęło. Święto patronalne. No, jako prekursorzy nurtu w pewnym sensie w Polsce, to rzeczywiście musieliście stworzyć dla siebie całe środowisko, tak naprawdę, i scenę. No i to środowisko gdzieś wokół folkowych Mikołajek powstało. Nie tylko dla nas, bo znaliśmy w Polsce zespoły, które również nie miały gdzie grać, więc stwierdziliśmy, że czas. Podobnie zresztą powstało potem Pismo Folkowe i Gadki z chatki, tak? Tak, no obecnie Pismo Folkowe. To dzisiaj istniejące. I to rzeczywiście, natomiast no i tak z roku na rok mamy 25 Mikołajki od 10 do 13 grudnia, czyli w najbliższy weekend, najbliższy czwartek się rozpoczynają w Lublinie w Akademickim Centrum Kultury UMC z chatka Żaka. Od zawsze no, to jest taki nasz pojazd, który zabieramy uczestników festiwalu i przez te 4 doby podróżujemy. Jest tam z tych 4 to doba muzyki, tak w sumie konkurs, scena otwarta, na które... Zawsze pilnie obserwujemy, co się dzieje na scenie otwartej, bo to właśnie jest
to jakoś pokazuje te mody, które mogą się pojawić na scenie folkowej, ale też wykonawcy ze sceny otwartej też potem czasami na naszym konkursie, na Nowej Tradycji się pojawiają, więc no tak, to jest dla nas ważny barometr tego, co się dzieje na scenie folkowej. Tak, bo to jest taki system właśnie scen, gdzie można się pojawiać. Chodzi o to, żeby pewną przestrzeń kontaktu z publicznością stworzyć, bo wiadomo, że to nie jest łatwe w naszych czasach. I my od samego początku właśnie dzięki tej scenie otwartej chcemy dawać tą możliwość. A teraz już my zamykamy sezon, a wy, można powiedzieć, otwieracie, tak? Także zapraszamy od czwartku też na Mikołajki Folkowe 25 do Chatki Żaka w Lublinie. Tak jest. Program www.mikolajkifolk.pl. Zapraszamy. Proszę zrobić herbatę czy kawę, bo jest co studiować przy przeglądaniu tej strony. Ale na razie proszę się skupić na muzycznej scenie tradycji. Bogdan Bracha, Marcin Skrzypek powracają na scenę. Gramy i teraz dalej. Gracie dalej, gracie dłużej teraz. Bardzo dziękuję. Krakowa jadę, w dalekie obce strony. Bo mi nie chcieli dać od Krakowa jadę w dalekie obce strony, bo mi nie chcieli dać, bo mi nie chcieli dać. Ra, 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 ra. Thank you.
dziewczyny ulubione. Przyśpiewki lubelskie. Ty mnie nie wydasz, ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz.
wydasz, ja cię nie wydam, ty mnie nie wydasz, ja cię. Kumujkowa śpiewanka. Wiatry, drzewa łamią liście, zamiatają mnie starego, żonatego. Koledzy pytają, powiedz ty nam, przyjacielu, co my robić mamy? Rzucić wolność, szukać żon, czy być kawalerami? Pomyślałem, że chłopakom prawdę wskazać trzeba. Żenić się to nie to samo, co gruszki rwać z drzewa. Jak natrafisz cierpką gruszkę, to rzucisz ją w trawę. Jak dziewczynę spotkasz taką, to przegrałeś sprawę. Panny, synu, nie bierz, co się ciągle śmieje, bo takowa żonka zawsze ma przyjaciół wiele. Dworskiej, synu, nie bierz panny, do niej nie miej chęci. Taka żonka nic nie zrobi, tylko zawsze święci. Ze stolicy nie bierz panny, choć wielkiej ochoty. Lecz dla takiej bez Warszawy nie ma już zabawy. Nie bierz wdowy, chociaż bracie, miałbyś chleb gotowy. Wdowa chodzi i wyrzyka, i wspomina nieboszczyka. Rozwódki nie bierz, bracie, zachowajcie Boże. Choćby krocie miała z sobą, nic ci nie pomoże. Tylko włóczy się po świecie i o chłopach plecie.
taka zalada powodem grozi ci rozwodem. Chodźcie, chodźcie, nam was tutaj potrzeba. Chodźcie, chodźcie, nam was tutaj potrzeba. Taka żona dobra będzie, co się ciągle gniewa. Krzyczy, zrzędzi i się złości, nigdy nie przyjmuje gości. W domu siedzi przy swej pracy, takiej w karczmie nie zobaczysz. Proszę, dobrze posłuchajcie, takich żon szukajcie. Jak się żenisz, przyjacielu, to pamiętaj, synu, że żenisz się na wiek cały, a nie na godzinę. Jak się żenisz, przyjacielu, ryzyko masz takie, że przegrywasz lub wygrywasz całe życie, bracie. Jak się żenisz, przyjacielu, to pamiętaj, synu, że żenisz się na wiek cały, a nie na godzinę. Jak się żenisz, przyjacielu, ryzyko masz takie, że przegrywasz lub wygrywasz całe życie, bracie. Jak się żenisz, przyjacielu, to pamiętaj, synu, żenisz się na wiek cały, a nie na godzinę. Jak się żenisz, przyjacielu, ryzyko masz takie, że przegrywasz lub wygrywasz całe życie, bracie. Orkiestra Świętego Mikołaja, a było, zagraliśmy kumulkowo śpiewankę. Teraz o wędrówce. Wędrówce ludu. Thank you.
modry kwiat. Zielona ródka, modry kwiat. Wandruj dziewczyno ze mną w świat. Wandruj dziewczyno ze mną w świat. Wandruj dziewczyno ze mną w świat. Jakże mam z tobą wandrować? Jakże mam z tobą wandrować? Będą się ludzie dziwować. Będą się ludzie dziwować. Będą się ludzie dziwować. Oj, niech się oni dziwują. Oj, niech się oni dziwują. Że dwoje ludzi wandrują. Twoje ludzi wandrują. Przywandrowali w ciany las. Ciany las, ciany las. Tutaj dziewczyno nocleg nasz. A któż nas tutaj obudzi? Obudzi, obudzi. Kiedy tu nie ma nic ludzi. Jest tu skowronek, ranny ptak. Ranny ptak, ranny ptak. On młodych ludzi budzić raz. Jasiuniu do kółka, bo już świergoli jaskółka. Wstawaj, Jasiuniu, do roli, bo już skowronek świergoli. Bo już skowronek świergoli. Cicho, Kasiuniu, nie wołaj.
bar. Już się nic nie rusza. O Kacie taka sprawa. Wyszła z Maćka dusza. Odejdę, o Boga, odejdę, o Boga. Oj wiezo go wiezo. Przez sam środek wioski. Oj sto, co się do niego z całej wsi kumoszki. Co spieszyć? Teraz do karczmy. Maciek już nie przyjdzie, kto będzie nas cieszyć? Nie ma po co śpieszyć. Już nam nie zaśpiewa, już nie kupi piwa. Kto z nami wypije, gdy Maciek nie żyje? Maciek nie żyje. Thank you.
tylko lepsiło. Nie będziemy śpiewać, bo jak to usłyszy, oj, będzie się naśmiewać. Oj, bo jak to usłyszy, oj, będzie się naśmiewać. Oj, dana moja, dana, oj, ty moje, ty. Od Łemków. Bogdan Bracha, Anna Kołodziej, Agnieszka Kołczewska, Weronika Kijewska i Marcin Skrzypek. Myślę, że nie każecie się długo prosić o bis, chociaż jeden. Coś ze starego repertuaru, bo cała nowa płyta przegrana dzisiaj na koncercie już. Coś ze starego repertuaru poprosimy. Dziękujemy oczywiście na bisy, jesteśmy przygotowani i będziemy je grać, ile trzeba będzie. No nie, właśnie musimy jeszcze jeden utwór z nowej płyty zagrać. Coś z nowej płyty, tak? Co to będzie? Oberek. Oberek. Proszę bardzo.
spotkał śledzia. Upadła mu igła w morze, ukuła niedźwiedzia. Baba jaje niesie, baba niesie, baba jaje. Koza kozła wywinęła, piesek nóżkę złamał. Kot się najadł suchej cołki, okężenie skonał. Zląk się zając, biegł przez cmentarz, obalił dzwonnicę. Kazał mu ksiądz grzywnę płacić marmurową świcę. Baba jaje niesie, baba niesie, baba jaje. Stodoła się rozigrała, zająca goniła. A izba się roześmiała, oknem wyskoczyła. Chłop jechał przez rzeczkę, zapalił fajeczkę. Iskra wpadła mu do wody, zapaliła rzeczkę. Baba jaje. Oj, rzeczka się pali, ślepe to widzieli. Jak szczupaki usmalone do lasu lecieli. Bogdan Bracha, skrzypce, fujarki, instrumenty strojkowe. Anna Kołodziej, skrzypce, nykel, harpa. Weronika Kijewska, wiolonczela. Agnieszka Kołczewska, instrumenty perkusyjne. I Marcin Skrzypek, gitara, mandolina, mandola, udu, cymbały. Mikołajki na muzycznej scenie tradycji i Orkiestra Świętego Mikołaja. Bardzo dziękujemy. Warszawska publiczność będzie mogła usłyszeć Mikołajów już 19 grudnia na koncercie z cyklu Folkowo-Bemowo pod patronatem programu Drugiego Polskiego Radia, więc zapraszamy tych, którzy nie są do końca usatysfakcjonowani długością koncertu. Już w czwartek Folkowe Mikołajki po raz 25, też przypominam, warto wybrać się do chatki Żaka w Lublinie. Dziękujemy.